już długie włosy. Dziękuję. Na wschodzie kraju tymczasem od Suwałk, o Boże Święty, przepraszam, się guziczek rozpiął, od Suwałk przez Lublin aż po Rzeszów będzie dzisiaj padać sporo śniegu. I ten śnieg dzisiaj może urosnąć nawet do 10 cm. Agnieszka Stach. Dobrze, a powiedz mi, a kim chciałabyś zostać, jak będziesz duża? Chciałam sprzątać. Ale sprzątać gdzie? Być sprzątaczką w sklepach. A w domu sprzątasz? Czasem u babci. Jak babcia sprząta, prosi mnie, żebym jej pomogła. To jej pomagasz, tak? Myję podłogi. Myjesz podłogi naprawdę? I zlewy, i talerze. I ja lubię pracować tak. Lubisz tak pracować, tak? Lubię. Niech moc będzie z wami, moi drodzy. Jak się nazywa złoty robot? Tłumacz, bohater gwie... Bohater gwie, ja Darek. Wiem. R2D2. Wiem. Nie? Darek. Jak on się nazywał? No, proszę, Oliwka, proszę. UPC? Nie! Teraz najmłodsza uczestniczka dzisiejszej mini szansy, Aleksandra Wiśniewska. Aleksandra? Tak. A nazwisko? Wiśniewska. Ile mam lat? Ile ja mam lat? No, oczywiście, że ty. Ja ile mam lat, pięć. To wiem. Pięć. Tomku, czy ty jesteś harcerzem? Nie, nie jestem. I nigdy nie byłeś na żadnej zbiórce? Nie. Zobacz, jakie sympatyczne dziewczyny dzisiaj grają przeciwko waszej drużynie. Może zmienisz zdanie i się wybierzesz na jakąś? Nie, raczej nie. A dlaczego nie? Bo jakoś nie lubię zbyt ciężko pracować w tym. Nie lubisz ciężko pracować? Czy harcerstwo to ciężka praca? Zależy kiedy. Ale to jest przede wszystkim dobra zabawa. Spędza się miło czas, bawi się, jeździ na różne obozy, robi jakieś dziwne, fajne rzeczy, których się na co dzień nie wykonuje. Ale ja i tak nie lubię być na świeżym powietrzu. Aha, nie lubi. Ile, Marcel, masz lat? 4. Lubisz łowić ryby? No. Tak? Naprawdę? No. A jak to się robi? No, masz wędkę, haczyk i łowisz. Jaką rybę złowiłeś? Szczupaka, lina. Ale złowiłeś ty, czy ktoś złowił? Ja. Dwa szczupaki złapał. Dwa szczupaki złapał? No. I szczupaka wychodzą małe rybki. Takie. No co ty? Ale a jak ten szczupak wygląda? Pokaż, jaki był duży ten szczupak, który... taki. Takiego szczupaka dziadek złapał? No. I co, w tym szczupaku były małe rybki? Tak. A gdzie one były? No, rosły. Ale gdzie? W sercu. Naprawdę? No. I co zrobiliście z tymi małymi rybkami? No, wyrzuciliśmy do kibla. Puściliśmy wodę. A... Trzeba uważać bardzo, proszę Państwa, kiedy się zaprasza gości do telewizji. To wszystko do naszych kolegów dziennikarzy, bo na przykład turecka telewizja z miasta Ceyhan zaprosiła tego człowieka po prawej stronie, który twierdził, że ma zdolności paranormalne. Ten facet obok tłumaczył mu, panie, to wszystko nieprawda, nie ma żadnych zdolności paranormalnych, a ten mu udowodnił, że ma zdolności paranormalne. Właśnie tak. Może spójrzmy jeszcze raz, na czym polegają właściwości paranormalne tego oto dżentelmena, a potem proszę popatrzeć na twarz prowadzącej dziennikarki. Panie, nie ma żadnych paranormalnych właściwości. To jest, proszę panów, przyrząd do pomiaru siły woli. Dobra, kto się decyduje? Krzymu? No proszę bardzo. Chcesz zmierzyć swoją silną wolę? Kręcimy. Niech pan to zatrzyma siłą woli, żeby się zaczęło kręcić z drugą. Co mam mówić? No nie, no zatrzyma. Pan to ja, siłą woli. W prawo. Dobra, odpadł. A. No. Czyli co wyszło? Próbujemy. No nie, słabo. A. Trzeba trenować. A ja mam siłą woli to zatrzymać. Tak. A możemy poczekać chwilę? Nie, nie. No to się oczywiście zatrzyma, bo panu no macie tandetny stół z jakiegoś takiego plastiku. O naszym stole już zostałem za nie dużo powiedziane, już zmienię. Pan temat. Przeciwko nam? Nie, ja tylko o stole. Nie, gdybym mówił o nogach stołowych, to byście się mogli pożyczyć. Stój!
Bo to kiedyś się... Udało się. A w drugą stronę? Nie mamy czasu. A to bardzo proszę, to chociaż ja. Dobra. W drugą stronę, w drugą stronę, w drugą stronę, w drugą stronę, w drugą stronę. A to nie powiedział pan, że można rękę nad to położyć? No. Ale proszę bardzo, to niech pan położy rękę. No, no proszę. Dobra, bardzo. Proszę kręć. W drugą stronę, 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 w drugą stronę. No. Widzicie państwo, pokazaliśmy, jaka jest moc czwartej władzy. Nawet... Ale czy, panowie, teraz jakąś wielką reklamę strzelacie. Dobra. Po raz pierwszy w telewizji w Polsce pokazano... Cud. Jakie działanie matematyczne oznacza kreska ułamkowa? Odejmowanie. Dzielenie. Kreska ułamkowa kreska. Oznacza dzielenie. Proszę o podanie trzech spółgłosek i jednej samogłoski. D jak Danuta, P jak Piotr, Z jak Zbigniew, A jak Agnieszka. Kategoria muzyka. Start. Jeszcze jeden bazar dzisiaj. Ojejku, ojejku, zobaczmy co było. Jeszcze muzyka, panie Małgosiu, muzyka, muzyka. Jeszcze jeden mazur dzisiaj. Nie Alina, nie Kalina, a z tych liter, z tej grupy wyrazowej. Ja już usłyszałam trzy wyrazy, Lina, żona, halo, halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Witam pana na antenie. Jak panu na imię? Ania. To są zdjęcia, które nasi widzowie wykonali w ciągu ostatnich kilku dni. Ja strasznie widzom zazdroszczę. Ja nie widziałam takich oznak wiosny jeszcze nigdzie. Bo trudno znaleźć je w telewizji. Trzeba wyjść poza budynek, trzeba tak pójść do lasu, pójść na łąkę, a tam właśnie takie pierwsze znaki się pojawiają. To już bazie, czyli... Bo wiesz, zastanawiałam się, co to jest przez mnie. Miałam wrażenie, że kurczak. Dwaj wrocławianie zapragnęli, by tytułowano ich dumnym mianem magistra inżyniera. W związku z tym stworzyli fałszywe dyplomy ukończenia studiów. Na dyplomach widniały fałszywe pieczątki rektora, który rzekomo podpisał dokumenty. Był to profesor doktor rehabilitowany. Rehabilitacją przestępców szybko zajęła się policja. Zabawa w doktora bywa zgubna. Doktorską habilitację fałszerze pomylili z rehabilitacją i stworzyli tytuł naukowy, który zaskoczył nawet ekspertów z branży. Jeżeli ktoś afiszuje się stopniem naukowym doktora rehabilitowanego, to znaczy, że jest osobą przewlekle chorą i potrzebuje permanentnej rehabilitacji. Oprócz dyplomów podpisanych przez rehabilitowanego doktora, u mężczyzn znaleziono kilkadziesiąt innych fałszywek. Teraz grozi im 5 lat więzienia. Tak to jest, gdy za stopniem naukowym ktoś goni na złamanie karku. Wobec tego złamania rehabilitacja jest bezsilna. Rodziny królewskie, do której dynastii należał pierwszy król Polski o imieniu Jan? Do drugiej. Nie znam numeracji polskich dynastii, należał do Jagiellonów. Nie zrozumiałem, dobrze, na porządku. Należał do Jagiellonów i to był Jan Olbracht. Pytanie codzienne, brzmi ono tak, co poza butami zakładamy na nogi. Proszę, Patryk. Spodnie. Spodnie. Mamy spodnie. Ewa, co jeszcze? Koszulę. Koszulę. Tak. Poza butami zakładamy na nogi koszulę. Koń za MP3. W związku z kryzysem w Irlandii cena koni spadła i to bardzo. Na targowiskach coraz więcej, coraz częściej zdarza się, że dzieci wymieniają swoje telefony komórkowe lub odtwarzacze MP3 na konia. W Dublinie cena za kucyka nie przekracza 50 euro. Interes więc kwitnie, a dzieci mają mnóstwo radości. Organizacje ochrony zwierząt biją jednak na alarm. Kupujący nie podpisują żadnych deklaracji karmienia zwierząt, ani dbania o nie. Nie brakuje więc przestróg przed tym, by los tanio kupionych koni nie zszedł na psy.